Tak? Co tam? On dopiero teraz przeczytał, że... Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Kochani, my jesteśmy na weekendzie. Jestem w tej chwili w przyczepie, co widać. Mąż się poszedł właśnie kąpać, więc ja wykorzystam sytuację, że mam chwilę tutaj wolnego, żeby się skupić, zabrać myśli i pogadać. Jesteśmy, kochani, nad Jeziorem Srebrnym, województwo polskie. To jest miejscowość Osowiec i to jest jakoś tam między Turawą, przy Turawie niedaleko. Dzisiaj mamy, kochani, już 10 września, 9.07 i mamy 19.07, z tego co pokazuje mi stopni. Przepraszam, bo dopiero wstałam. 19 i mam taką coś tam w gardle. 19.07, a na zewnątrz 18. W przyczepie, przepraszam, 19.07, a na zewnątrz 18.08. Proszę bardzo, tutaj jest nasza stacja meteo. Taką sobie żeśmy zakupili. O, i tutaj jest na potwierdzenie właśnie te temperaturki. Mam już bardzo fajna ta stacja. No, jak włączycie sobie ją do prądu, to się Wam dostosowuje, ustawia się automatycznie. Oczywiście musi być dobry internet. No i kochani, tak, jesteśmy nad Jeziorem Srebrnym. Jest to małe jeziorko, ale powiem Wam, że no, określone jako właśnie czyste jezioro. Także rzeczywiście jest czyste. Wczoraj żeśmy sobie skorzystali z rowerka. Powiem Wam, że pomimo naszych perypetii z Wolminowa, tam jest na kanale też, kto nie widział, no prawie żeśmy się, słuchajcie, utopili na rowerkach wodnych, także nie jest tak bezpieczny ten rowerek zawsze, jak myślicie, że jest. Trzeba dobrze sobie sprawdzić, obejrzeć go rzeczywiście, czy on jest jakiś taki już z zewnątrz, wiecie, stary, mega i ten, bo no, po prostu się przytrafiają takie sytuacje. Wczoraj żeśmy wzięli rowerek i nawet o dziwo jesteśmy ze znajomymi właśnie z małym dzieckiem, które to dziecko też przeżyło właśnie ten szok związany z tym rowerkiem. Ale powiem Wam, że jakoś tak, ten rowerek bardzo porządny, nowy, godzinka 45 zł. I kochani, co się wczoraj wydarzyło, to pierwszy, on był w ogóle taki ze zjeżdżalnią, także młody sobie jeszcze tam zjechał trzy razy z tego, czy tam cztery, na wodzie. I słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć, pierwszy raz chyba w tym roku się po prostu wykąpałam. Słuchajcie, bo gdzieś tak w te upały jakoś co były, nie byliśmy nigdzie.
Byliśmy w domu, a natomiast na naszym urlopie w morzu no nie dało się za bardzo wykąpać. No bo wiecie, jak jest morze. Ja też troszeczkę jestem przerażona wchodzeniem do zimnej wody, dlatego że raz miałam po prostu po kąpieli morskiej zapalenie pęcherza, więc troszeczkę się obawiam tej wody, więc no jakoś nie kusiłam losu, mówię, nie będę się kąpała. No i później tam wiedział, że jakoś tak nie składało się, nie wiem. A wczoraj po prostu na tym rowerku, słuchajcie, było tak cieplutko. I ta woda wcale nie była, wiecie, jakaś bardzo zimna czy coś. I miałam bardzo ochotę na kąpiel i po prostu, słuchajcie, żeśmy tam w dwójkę zaskoczyli sobie z tych rowerków. W sumie to prawie wszyscy z tych rowerków i trochę żeśmy popływali. No powiem wam, że mega, mega. Jezioro bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. I też w drodze powrotnej już rowerkiem zeskoczyliśmy i w dwójkę żeśmy sobie już popłynęli właśnie do brzegu, także mega, bardzo się cieszę, bo skorzystałam. Jedyne co to miał mi może materac nadmuchać, ale nie wzięliśmy pompki. Także mówię chociaż kurczę w tym roku, bo materac mam, a nie skorzystałam w tym roku właśnie, żeby sobie jeszcze skorzystać, ale już chyba dzisiaj nie wiem, czy zdążymy. Tutaj ogólnie doba jest do 17. Kemping jest taki troszkę dziwny, no może nie dziwny, chodzi o plac, nie? Tak jakby po prostu tu nie ma jakby placu kempingowego, tylko jest po prostu wzdłuż drogi, są drzewa przy jeziorze i tutaj właśnie się rozkładamy przy tych drzewach, tak? Więc obecnie my jesteśmy tak przy drodze bardziej, bo znaczy przy drodze, no, taka szutróweczka, nie? Dojazdowa. Dlatego, że w pierwszej linii brzegowej, jak przyjechaliśmy, już były miejsca zajęte. Także po prostu trzeba by się tutaj chyba być w piątek rano, my byliśmy w piątek wieczorem. Trzeba by to być w piątek rano, może a nawet w czwartek, żeby zająć sobie miejsce. Słuchajcie, ja to jeszcze się dzisiaj nawet nie czesałam, także wybaczcie mi, ale po prostu miałam ochotę do Was tutaj coś powiedzieć, nagrać vloga. No i tak, jeżeli chodzi o kemping, no to tak jak mówię, drzewa takie liściaste i sosnowe. Cena za kemping, bo czasami mi się pytacie, 113 czy 112 zł, 113 chyba, zapłaciliśmy za przyczepę, samochód, dwie osoby dorosłe. No i chyba tyle, prąd. Chyba wszystko wymieniłam. Także po 113 doba. Nie jest tanio, ale za to są odnowione toalety. I powiem wam, że plusem jest to, że jest bliziutko do plaży i jest też bar. Także wczoraj jedliśmy tam flaczki, powiem wam, że bardzo dobre. Miał być żurek z jajem, nie załapaliśmy się. Niestety, a myślę, że był bardzo dobry. Po prostu dużo było ludzi wczoraj i wykupili. No i flaczki zjedliśmy, ale flaczki też bardzo nam smakowały. No i tutaj właśnie są te odnowione, ja tam wam jeszcze przebitki zrobię, odnowione toalety, są prysznice, w prysznicach jest woda gorąca, także super, no i chyba co tam, co więcej potrzeba. Tutaj są w ogóle dwie te plażyczki, bo tak w jedną stronę idąc jest właśnie taka duża plaża z barem, a kawałeczek dalej możecie sobie, jeżeli nie lubicie tłumów większej ilości ludzi, to możecie sobie tam troszeczkę na tą plażyczkę mniejszą. Tam jedyny minus, że szybciej wchodzi cień, a tak to też jest tam bardzo fajnie, świetne w ogóle wyglądające, bo tam na rowerku, jak byliśmy, to podpływaliśmy pod tą mniejszą plażę i są takie wystające korzenie. Wiecie, podmyła woda te korzenie i tak fajnie wygląda, tak jak w wąwozie. Więc też fajny widok taki na spacer. Wczoraj byliśmy też na spacerku takim wieczornym właśnie na tą mniejszą plażę. No to jest bliziutko, nie? Ale mówię, trochę się przedreptać, no bo tak się przetoczyliśmy wczoraj po prostu od przyczepy na plażę do baru, z baru z powrotem na plażę do przyczepy i tak trochę mało ruchu, więc taki malutki, delikatny spacerek wyciągnęłam ich wieczorem. No i kochani, pokażę wam oczywiście tutaj, jak to wygląda, czyli te toalety wam pokażę tu właśnie, gdzie my jesteśmy i tą drogę z tą plażą. No i myślę tyle. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Jeżeli chodzi o miejsce, to powiem wam, że klimat dla mnie jest dobry. Bardzo mi się tutaj dobrze śpi. Nie jest jakoś głośno, bo też jest w regulaminie, że by nie puszczać muzyki głośno. Idzie chyba Mariuszek. Także spałam się bardzo dobrze.
I co jeszcze? No robimy śniadanko, może chciał dzisiaj jajo na miękko. Wczoraj mieliśmy przepyszne jaja sadzone na boczku. Mariuszek przyszedł. Mariuszek, co powiesz o kempingu? Nawet. A ja tu mówię, że mi się tak dobrze tutaj spało dzisiaj. No. No spoko. Spoko, tak? I co? Co powiesz tak Można ogólnie? wrócić to. Można wrócić, no. Mi dobrze, jest tu bardzo dobry klimat mam tutaj. Tak, bardzo jakoś dobrze się tu czuję na tym kempingu. No, także będziemy robić jajko na miękko. Wczoraj mieliśmy właśnie na boczku sadzone, pyszne, a teraz pomidorek, ogórek, jajko. Także idziemy robić sobie śniadanko. Odezwę się do Was później. Ewentualnie zrobię przebitki, tylko. Powstawali. Dobra, no to na razie jeszcze się z Wami żegnam. Jak zawsze bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu. Zapraszam również na inne moje filmy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie udostępniać, żeby nas było coraz więcej. Na 15 tysięcy robimy fajne rozdanie, więc myślę, że warto. No i co? No i chyba tyle. Idziemy jeść, pić herbatkę, jeszcze odpoczywać, bo ten weekend jest po prostu przepiękny. Takiego weekendu, takiego września dawno nie było. Nawet w lato nie mieliśmy takiej. O, tracę głos. Za długo gadam. Nieprzepity ten wodą. Nie, wodą przepiłem, bo tabletkę Nie wziąłem. przepity. Żart. No, trzeba troszeczkę było się też ten, co, Zalać. nawodnić wczoraj, nie? Bo było gorąco. Pogoda No była i dobra. co ja mówiłam? Bo ja się zawsze wytrącam z mojego. Śniadanie zrobiłaś? Śniadanie robisz ty? Nie. Tak, ja idę się kąpać. Woda fajna, ciepła była dzisiaj woda? Kurde, no znów tak samo jak wczoraj. Ja nie wiem, Czyli tylko w co? tej kabinie byłem ostatnio i to nie wiem, czy to. Ło, ty mogłeś iść do Wiesz, no leci taka damskiej. letnia, potem nagle zimna, potem nagle cieplejsza i znów zimniejsza. No to nie wiem. U mnie tam wczoraj było. Znaczy, powiem ci tak, ciężko mi jest No. wyregulować to, ale jak już leci, to już. Ale jak już leci, to sobie tam ustawię, to jest ok. Ja nie. Ojej, przepraszam. No i tyle. Także Nie, jak tam miałem idę się się regulować, bo tylko gorąco umyć, leci. wyszykować. Pan tu idzie. Umyć, wyszykować i dzisiaj jeszcze odpoczywamy. Weekend naprawdę przepiękny. A, bo miałam powiedzieć, że właśnie, bo wytrąciłam się z równowagi Gdzie jest słownej. garnuszek? Co jest? Mały garnuszek. Tam jest w tym wiaderku tam niebieskim. Że właśnie taki piękny weekend dawno nie było i takiej pogody nie mieliśmy nawet na wczasach, nie? Takiej jak wczoraj No. chyba tu była. No po prostu to jest niesamowite, że to wszystko. Kąpaliśmy się pierwszy raz we wrześniu No mówię, że wczoraj w tak mi się jezioro. chciało kąpać, Kurde, nie ma wody. gdzieś wyszliśmy na ten rower, nie? W czajniku jest dużo wody. No to, bo już nie chce mi się tam. Co? Cicho. Że Cicho. właśnie wczoraj mi się tak chciało kąpać, że mówię tak, wskoczyłam z przyjemnością do tej wody, popływałam mega. Pierwszy raz w tym roku chyba, nie? Żeśmy się kąpali, nie? No. Wczoraj. Śmieszne. Dobrze, żeśmy We się kąpali. wrześniu. No ale tak jest. Dobra, no to Mariusz tutaj przygotowywuje, widzę już. Ja idę się teraz wykąpać, umyć. Śniadanie już mam nadzieję, jak przyjdę, będzie gotowe. No, ja mogę zrobić herbatę. Dobra, kończymy. Widzimy się ewentualnie później. Tutaj, kochani, sanitariaty, toaleta męska, prysznice i toaleta damska. Tam z tyłu taka zmywalnia. Dwa takie zlewiki po prostu. I tutaj, kochani, tą drogą.
możecie sobie tam dojechać jeszcze dalej, właśnie na tą małą plażę. O, tutaj zobaczcie, wszyscy kamperują, tutaj przede mną jezioro, tam gdzieś między drzewami troszkę dalej trzeba spojrzeć i tutaj byłam w toalecie, znaczy byłam wam pokazać i jak to wygląda i teraz idziemy, zobaczcie, idę do siebie, już widać nasze przyczepki, a naprzeciwko tam jest po prostu no bar i plaża ta druga większa, także bardzo bliziutko. O. Teraz wam pokażę nasze obozowisko. O, i nasze obozowisko. My już po śniadaniu. Mariusz siedzi. Nie wiem, czy kawę zrobił, czy nie. I tutaj dosłownie kawałeczek. Tutaj jeszcze po drodze są domki też, jakbyście chcieli. A tego widziałam, jak wjeżdżał wczoraj. Zasiądł gdzieś go. No i tutaj już tam jeziorko, słońce, praży już niesamowicie. Fajnie jedzie kamperek, zaraz wam pokażę. Słychać. Miętuskowy. O, wczoraj przyjechali, widziałam, dzisiaj wyjeżdżają. No i tutaj pokażę wam, jak daleko jest. Tu jeziorko widać. Tam mam troszkę przebitki z wczoraj. To już chyba będziecie widzieć wcześniej. Z plaży, bo wczoraj wam takie przebitki tylko nagrałam. I tu dosłownie moment jest i tam jest furteczka i wyjście na plażę. A tutaj są te domki. Tu widzę, że są te domki. I tam właśnie przy barze też. Także ja mam, że miejsce bardzo fajne, przyjemne.